Panie ministrze, panie wojewodo, panie starosto, panie burmistrzu, szanowni państwo, oczywiście czcigodny książę. Ja tutaj praktycznie od też kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat przyjeżdżam i dla mnie jest to miejsce święte. Miejsce święte, bo nie było takiej zbrodni w dziejach powiatu kraśnickiego, ziemi kraśnickiej, gdzie tylu niewinnych ludzi zostało zamordowanych. Zostało zamordowanych w imię nawet nie ideologii, tylko w imię tego, że jedni ludzie zgotowali drugim ludziom ten los. I ci ludzie, którzy zgotowali ten los, to nie byli ludzie. To były zwierzęta w ludzkiej skórze, bo tylko zwierzę i to niedobre zwierzę zachowuje się w tak dramatyczny sposób. I dlatego my jako będący spadkobiercami, mieszkańcami tej pięknej ziemi kraśnickiej powinniśmy pamiętać i powinniśmy co roku tutaj być. Ja mam tylko żal do rządzących przez 30 lat, wolnej, niepodległej Polski, że te wioski Borów, Szczecyn i te mniejsze cztery pozostałe miejscowości, one nie symbolizują w Polsce czegoś, co jest na przykład we Francji. We Francji, szanowni państwo, jedną małą miejscowość Niemcy spacyfikowali, tam zamordowali chyba 700 osób. Tam się to czci jako relikwie. Tak samo czeskie Lidice, nie wiem, czy słyszeliście, 200 osób zginęło, jak zamordowano Heinricha, tego kata Pragi, który później w odwecie jedną wioskę wymordowano. I tam jest to taka swoista hekatomba i tam jest coś, co się nazywa świętym miejscem. Świętym miejscem cywili, którzy zostali brutalnie zamordowani przez Niemców. W Polsce tego nie ma. Borów, kiedy państwo gdzieś pojedziemy, gdzieś poza województwo lubelskie, Borów? Co to jest Borów? Szczecyn, co to jest Szczecyn? A tu jest właśnie klasyczny przykład tej wielkiej, potwornej zbrodni na niewinnej ludności. Za to, że byli ludźmi, za to, że byli Polakami, za to, że czasami ośmielali się pomóc partyzantce niepodległościowej, albo inaczej patrzeć na okupantów. I to jest, szanowni państwo, bardzo ważne i powinniśmy krzyczeć, powinniśmy ciągle dopominać się tej pamięci. I do naszych przyjaciół za zachodniej granicy Niemców mówić: wy jeszcze nie zapłaciliście za Borów, za Szczecyn, za Wólkę Szczecką, za Łążek Zaklikowski, za to wszystko, coście zrobili polskiej ziemi, polskiemu narodowi. I my czekamy, i będziemy czekać, i będziemy się dopominać. Cześć pamięci wszystkim, którzy zostali na tej pięknej ziemi zamordowani w tak okrutny sposób.